Hej. Niektórzy mówią, że pieniądze zmieniają ludzi. Moje skromne zdanie jest takie, że pieniądze pokazują, jacy ludzie są naprawdę. Dam przykład dwóch takich kolegów, których poznałem w swoim życiu. Jeden przyjechał z Włóczanki Dolnej w cudzysłowie. Już po miesiącu oczywiście... Przebywania w Szczecinie, wszystkim opowiadał, że jest. Jak pytali go skąd jest, to on aż się trząsł, że mówi, że jest ze Szczecina. Miesiąc temu jeszcze mieszkał w Włóczance Dolnej, już po miesiącu mówił, że jest ze Szczecina. Tak aż, aż krzyczał, że jest ze Szczecina, żeby wszyscy słyszeli, że, że jest ze Szczecina, a jeszcze miesiąc temu był z Włóczanki Dolnej. Drugi przykład, który powiem, to też chłopaka z Włóczanki Dolnej, który nagle. Sam jeszcze wiele lat temu, no co do jego ubioru za 20 zł na sobie. Jeżeli ktoś nie zwraca uwagi na ciuchy, okej, okay, wszystko w porządku, ale mówimy o człowieku, który niby nie zwracał uwagi, ubrany za 20 złotych wszystko. Nagle po, po kilku latach, gdy dostał parę groszy do ręki, takich ładnych parę, ładnych parę groszy, no to ten sam ten sam człowiek. Yy, no co on może zrobić? No, zakleić się wielkimi napisami logo, żeby schować tą swoją nieśmiałość z dzieciństwa i te, te zakompleksienia różnego rodzaju, to od razu się zakleja napisami wielkimi i co oczywiście robi, co bardzo mi się nie podoba, to zaczyna krytykować, krytykować tych ludzi, którzy są ubrani, w ten sam sposób, co on był jeszcze rok temu. Czy pieniądze zmieniły jednego czy drugiego? Bo ten pierwszy, gdy nagle dostał też jakiś duży zaszczyk finansowy, to co drugą osobę odwieśniaków wyzywał. Sam pochodził z takiej włóczanki dolnej, że nie było chyba jej na mapie. A co drugie jego słowo, to mówił wieśniak, wieśniak, wieśniak. Domeną tych dwóch panów było oczywiście to, że każdy pochodził z Łuczanki Dolnej, każdy do teraz jest mega niedowartościowany i żadna metka, bo myślą, że cały czas tymi dużymi napisikami i pieniążkami przykryją. Jak swoje kompleksy. Przykryć? Przykryli, ale w środku, jeżeli dom nie ma fundamentów, szybko się zawali. Fundamenty są podstawą wszystkiego. Jeżeli zrobimy w domu, Piękny dach, a nie będzie fundamentów, i położymy ładną elewację, ładnie pomalujemy, dom tak i tak się zawali. Proste, logiczne i nie trzeba o tym mówić. Dlatego warto poznawać ludzi, gdy są biedni i bogaci. Finansowo, nie umysłowo. To jest bardzo, bardzo Ważna rzecz. Wtedy wiesz, z kim masz do czynienia i z kim miałeś do czynienia. Dlaczego nagrałem ten film? Ponieważ każdy z Was miał takiego kolegę, ma takiego kolegę i warto obserwować. Obserwować, jak ludzie pokazują. W swoim życiu, co pieniądze wyzwoliły w nich. To jest jeden z ważniejszych tematów życia, obserwacji, i paradoksem jest to, że większość ludzi w ogóle tego nie zauważa. Mówią, jak pieniądze. Tego człowieka zmieniły. Pieniądze tego człowieka nie zmieniły. Ten człowiek pokazał, jaki jest naprawdę. Pamiętajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Wielkimi napisami nie przykryjesz słabości w środku. A jeżeli będziesz miał słabość w środku, każda kobieta to wyczuje po chwili. Hej,